Cześć Wam, mam nadzieję, że wiatr za oknem i padający śnieg nie przeszkodzi mi w nagrywaniu, w sensie, że nie będzie słychać różnych świstów przez okno wiatru. Ja mam swoją kawkę w moim nowym ulubionym kubeczku ze Star Warsami i przychodzę do Was z recenzją, opisem szczoteczki, tej mojej nowej szczoteczki różowej, którą widzieliście w najnowszym holu zakupowym, kosmetycznym holu zakupowym. Ja Wam tutaj zrobię takie zbliżenie na tę szczoteczkę, ale jeszcze postaram się... A nie, dobrze, wszystko dobrze tutaj widać, więc nie trzeba robić żadnych zbliżeń. Tutaj jest powierzchnia czyszcząca i jestem zachwycona tą częścią szczoteczki. A tutaj jest część taka masująca, powiem Wam szczerze, że jeszcze jej nie używałam, bo zależy mi tylko i wyłącznie na oczyszczaniu skóry. I teraz kilka faktów Wam podam o tej szczoteczce, to co podaje producent, mam tutaj wszystko przygotowane. Szczoteczka pochodzi z firmy Esperanza, jej pełna nazwa to Glee Sonic Face Cleaner, czyli po prostu soniczna make-up do twarzy. Mam nadzieję, że nie skaleczyłam bardzo języka angielskiego. I producent zapewnia nas, że ta make-up skutecznie czyści cerę, zarówno normalną, jak i z dużą ilością niedoskonałości. Usuwa resztki makijażu, zanieczyszczeń i sebum. Zwalcza niedoskonałości i suche skórki. Make-up jest wodoodporna, a jej klasa wodoodporności to IPX5. Totalnie w ogóle nie wiem, co ma znaczyć ta klasa wodoodporności. W każdym bądź razie ja jej używałam już pod prysznicem i sprawdza się. Teraz Wam wrzucę fragment, jak oczyszczałam skórę rano. Czyli bez makijażu, bez jakiej większej ilości kremów, po prostu z dużą ilością niedoskonałości i widocznych takich chrost. No i zobaczycie, jakie miałam wtedy wrażenie. I nakładamy. Powiem Wam, że jest to bardzo miłe uczucie, takie bardzo delikatne. Jedyne, co może mi przeszkadzać, to ten dźwięk. Ona brzmi jak szczoteczki elektryczne, tak dość głośno. No dobra, ja sobie tak z 5 minut tak pooczyszczam moją skórę i wrócę do Was z moimi wrażeniami. Jedyne, co dodam, to że przed nałożeniem i oczyszczaniem tą szczoteczką miałam bardzo dużo takich zaskórniaków i takich suchych skórek oraz takich chrost, które były dość mocno wyczuwalne pod dłonią, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak już sobie skończę tą całkiem przyjemną część demakijażu i oczyszczania twarzy. Okej, mam twarz oczyszczoną, może tego nie widać, ale te moje chrostki, wszystkie, które są z tej strony, są takie gładkie. Okej, w międzyczasie sąsiad zaczął coś przybijać ze ściany. Mam nadzieję, że nie będzie to bardzo słyszalne. To były moje wrażenia po pierwszym użyciu. I byłam bardzo zachwycona, jak słyszeliście. Moja twarz zrobiła się gładka i te wszystkie chrostki, które miałam na wierzchu, że jak sobie przejeżdżałam dłonią po twarzy, to czułam po prostu każdą osobną chrostkę. Po oczyszczeniu tą szczoteczką tych chrostek nie wyczuwałam, były one jedynie widoczne poprzez miejsca czerwone i tak jak tutaj teraz widzicie, że mam takie jakieś coś, to właśnie tak to było widoczne też na skórze bez makijażu, więc jak na pierwsze użycie byłam naprawdę pod wrażeniem. Potem używałam jej jeszcze przez następny tydzień, 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Wieczorem zmywałam nią makijaż, no a rano oczyszczałam twarz po użyciu kremu. I teraz zobaczycie, jak sobie ta szczoteczka poradziła z tym makijażem, który mam dzisiaj na sobie. Więc przenosimy się do łazienki. Jesteśmy już w łazience, szczoteczka w akcji, zmywanie makijażu. Ja mam klasycznie 3 popki mojego żelu do oczyszczania twarzy.
Specjalnie nie moczyłam twarzy, tylko tak na sucho z namoczoną gąbeczką, szczoteczką. Jedziemy. No i co myślicie? Wydaje mi się, że jest smyte. Wezmę was jeszcze tak jako światło oświetla. No. W miejscach, w których mogłem oczyścić, jest naprawdę super. Zmywa doskonale, czyści. Ja jestem bardzo, ale to bardzo na plus. Wracamy do podsumowania na kanapę. Co o tym myślicie? Dwa użycia takiej szczoteczki. Pierwsze to jest oczyszczenie z pierwszej warstwy makijażu. Drugie to jest już takie pełne oczyszczenie skóry pod kremy. No, wydaje mi się, że jak na szczoteczkę za 29 chyba 99 albo za 26,99, nie pamiętam, niecałe 30 zł w każdym bądź razie ona kosztowała, to jest naprawdę ekstra szczoteczką. Ja na pewno ją zostawiam w mojej kosmetyczce, będę jej używać regularnie. Zrobię jeszcze test przez następny tydzień i pojawi się wpis na blogu odnośnie efektów stosowania tej maseczki, tej szczoteczki. Więc jeśli już będzie ten wpis na blogu, to zostawię wam linka na dole. Może się okazać, że te filmy się pojawią mniej więcej w jednym czasie, ponieważ teraz jeszcze się pojawią inne, zanim pojawi się ten test szczoteczki. W każdym bądź razie link będzie na dole, a mój blog to po prostu zakręcona pauza andzia.pl. Więc jeśli jesteście ciekawi, co tam się pojawia, to zapraszam. Chociaż od razu mówię, że ostatnimi czasy pojawia się tam mniej treści niż wcześniej, ale wszystkie wcześniejsze treści są bardzo aktualne, a jeśli coś się zmieniło, jak na przykład zawartość mojej torebki, to pojawił się taki film na kanale, więc możecie po przeczytaniu wpisu na blogu cofnąć się z powrotem. Ale dzisiaj nie o tym i jakby postaram się wrócić do tematu. Więc tak, szczoteczka za około 30 zł. Na pewno jest dostępna na tej stronie Kosmetyki z Ameryki, bo tam ją właśnie zamawiałam. Widziałam ją kiedyś, wydaje mi się, że w drogerii Kosmyk w Krakowie, bo to był pierwszy raz, kiedy zaczęłam się zastanawiać, czy nie kupić sobie tej szczoteczki zamiast tej oryginalnej szczoteczki Foreo. Wtedy jednak skusiłam się nie na szczoteczkę, a na myjkę do twarzy z naturalnych składników. Naturalnych roślinnych składników. Jeśli jesteście ciekawi, co to za myjka, to zapraszam was na moje story instagramowe. Tam jest zapisana relacja z mojego używania tej myjki właśnie i z takiej pierwszego wrażenia odnośnie tej myjki. Ale później chodziła za mną właśnie myśl, no kupię sobie tą szczoteczkę, będę miała dobrze oczyszczoną twarz, przecież ja mam tyle niedoskonałości, tutaj gdzieś ze skórniak, tutaj jakieś suche skórki, tutaj ten trądzik, jakieś pozostałości potrądzikowe, co chwilę mi jakieś wypryski wychodzą, bo mam taką skórę, która dość mocno reaguje na wszelkiego rodzaju zmiany, więc szczoteczka, która dobrze oczyszcza, na pewno byłaby mi przydatna i potrzebna. No i padłam. Robiąc zamówienie kosmetyczne, jak widzieliście, ogromne zamówienie kosmetyczne, dorzuciłam na sam koniec takim rzutem na taśmę trochę szczoteczkę, potem tą szczoteczkę z Esperanzy, potem żałowałam, że ją wrzuciłam do koszyka, bo miałam takie, kurczę, może ona mi nie będzie potrzebna, tylko bez sensu wydam 30 zł. Tyk, 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 puk, puk, puk. Uroki mieszkania w mieszkaniu. Sąsiad, nie wiem, przybija obrazy, coś skręca. Podejrzewam, że ma jakąś firmę, w której dużo skręca i przybija, bo nie można robić remontu co drugi dzień. Ale wracając do tematu, nie żałuję. Był to jeden z lepszych zakupów, które w ostatnim czasie dokonałam. Także jeśli zastanawiacie się nad kupieniem szczoteczki sonicznej do twarzy, myjki sonicznej do twarzy, a nie chcecie wydać 150 zł w górę. Ostatnio patrzyłam na ceny szczoteczek Foreo i zastanawiałam się nad fenomenem tej szczoteczki Foreo, której no niestety nie mogę wam tu pokazać, a tej mojej, wkleję wam tu może zdjęcie, jak mi się uda. I poczytałam dużo recenzji i tak dalej i dziewczyny też są bardzo zadowolone właśnie z tej szczoteczki, więc nie wiem, tamte szczoteczki zaczynały się od 300 zł, ta kosztuje niecałe 30. Tamte mają 3 tryby pracy, o ile dobrze pamiętam, ta też ma 3 tryby pracy.
Tamte są może trochę ciszsze, bo to jest dość głośna. I właśnie teraz przejdźmy do tego i to już będzie ostatnia rzecz, jaką wam o niej przekażę, bo widzę, że sobie tego nie zapisałam i zapomniałam. Szczoteczka ma trzy tryby pracy. Po włączeniu uruchamia się pierwszy tryb. Jest to taki delikatny, takie bardzo subtelne, bym nazwała, oczyszczenie. Tryb drugi jest ciut mocniejszy, ale nadal, jak ja to mówię, nie robi krzywdy dla mojej twarzy. Czyli spokojnie mogę sobie nim mijać twarz i jest wszystko w porządku, byle nie tą cienką okolicę pod oczami, bo wtedy zaczyna mnie piec i boleć. No trzeci tryb pracy to już jest taki tryb hardcore i jak miałam ostatnio tutaj takie bardzo mocno suche skórki, to właśnie tym trybem trzecim sobie to zrobiłam i jest perfekto, w ogóle nic nie ma, zresztą jak widzicie, naprawdę jest spoko, wyleczyłam też w miarę moje oczy, więc też jestem bardzo zadowolona i okazuje się, że to nie było uczulenie na klej do rzęs, ponieważ ostatnio na urodziny Aureli miałam przyklejone rzęsy właśnie klejem Duo i nic mi się nie stało, więc wydaje mi się, że jakby to było uczulenie, to od razu by mi coś wyskoczyło. Dobra, wracając do pracy, ja ją teraz włączę i będziecie słyszeć taki dziwny brzdręk, nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, czy słyszycie. Mam nadzieję, że słyszycie. Ona tak lekko zaczyna wibrować. No tego pewnie nie zobaczycie. Ale dobra, dodaję. To jest praca numer jeden. Jest to bardzo takie delikatne, naprawdę bardzo delikatne oczyszczania. Dobra, dodajemy dwa. Już ją głośniej słychać. Ale nadal jest to taki dźwięk przeciętnej szczoteczki elektrycznej, moim zdaniem. Ale tu już na przykład czuję na dłoni, jak ją trzymam, takie dość mocne wibrowanie. No i tryb pracy numer 3. To jest takie pulsujące wibracje. I ten tryb pracy numer 3 bardzo mocno kojarzy mi się z... Dobra, wyłączę, żeby mnie nie zagłuszało. Z wibracją w starych Nokiach. One tak wibrowały, tak właśnie... Brum, 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 brum. Dobra, nie będę naśladować, ale wiecie, o co mi chodzi. Te starego typu telefony właśnie miały takie wibracje. I to jest największy minus tej szczoteczki. Że ten trzeci tryb pracy jest taki bardzo, bardzo głośny. Ale tak w ogóle jestem bardzo na plus. Jestem bardzo zaskoczona, że tak niska cena potrafi dać tak świetny produkt, którym ja jestem zafascynowana. I widzę... już pierwsze efekty na mojej twarzy. Tak jak dzisiaj, mam makijaż, który wcześniej widzieliście, jak sobie z nim świetnie poradziła. I mam tutaj, o, straciliśmy ostrość, uwaga, chrostki, bo ta część twarzy jest cała w takich pozostałościach, po chrostkach. I wydaje mi się, że ja się tego już po prostu nie pozbędę, że to będzie na mojej twarzy. Ewentualnie jakimś laserem czy czymś mogę to sobie spróbować wypalić. Ale nie są już one wypukłe, czy to jest gładka skóra, tylko jest, brakuje mi tutaj słowa, po prostu ma taką pozostałość potrądzikową, tak to nazwijmy, że ma taką bliznę znamie na twarzy i to jest ze mną od dłuższego czasu, więc z tym nic nie zrobię. Zawsze miałam jeszcze ten problem, że mi to wystawało i zahaczałam o to. Teraz mam wrażenie, że no na pewno dzięki tej szczoteczce to już nie wystaje, tylko jest taką gładką powierzchnią. Dobra, nagadałam się do was tutaj już 12 minut, plus jeszcze te wstawki z oczyszczania. Myślę, że film będzie trwał około 15, maksymalnie 20 minut. Pewnie trochę poobcinam, ale dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam do was ogromną prośbę. Zostawcie mi proszę w komentarzu, bo się coraz bardziej fajnie uaktywniacie, wasze wrażenia na temat szczoteczek elektrycznych do twarzy. Czy macie takie szczoteczki? No moja nie jest elektryczna, bo jest na baterię, więc chyba coś, co jest na baterię, nie można nazwać elektryczną, ale takich sonicznych szczoteczek do twarzy. I czy wolicie takie właśnie soniczne, pulsujące, czy wolicie ręcznie oczyszczać sobie twarz? Ja kiedyś uważałam, że ręczne oczyszczanie jest najlepsze. Teraz w ogóle... nie wiem, jak ja mogłam tak myśleć. W każdym bądź razie zostawcie łapkę w górę, komentarz, to o co was prosiłam. I jakbyście zostawili małego subka, bo zbliżamy się małymi kroczkami do
stóweczki, to będę ogromnie wdzięczna, bo 100 subskrypcji to jest takie moje malutkie marzenie na początek tego roku. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Mua!